Witam państwa ponownie i rozpoczynamy przegląd prasy. Ważne informacje dla emerytów, dla naszych kochanych seniorów przynosi dzisiaj Super Express. Rząd daje taką waloryzację, ważne dla wszystkich emerytów. No i wyliczenie w zależności od tego, ile państwo otrzymują emerytury, taka będzie waloryzacja. Spora tabelka od samej góry do samego dołu strony. Polecam, warto się z tym zapoznać. Co jeszcze? W Brukowcach Gazeta Wyborcza, drodzy państwo, mamy Gazetę Wyborczą i tam oczywiście jak zwykle piątkowa histeria, drodzy państwo. Zaczynamy od tego, że to na pewno nie Polska, czyli spot MSZ-u na szczyt klimatyczny został rozebrany na części pierwsze, drodzy państwo, przez Gazetę Wyborczą i poświęcono cały materiał temu, że to, co w bardzo fajnym, zresztą ciekawym spocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to, że to rzekomo jest nieprawda, bo Gazeta Wyborcza wie lepiej. Oczywiście jest pupil, drodzy państwo, pupil Czerskiej, pupil Adama Michnika i zapewne jego przyrodniego brata Stefana Michnika, którego próbujemy ściągnąć do Polski, żeby go wsadzić do kryminału za zabijanie patriotów po wojnie. A oczywiście Wałęsa oko w oko z Kaczyńskim. Po co zrobiłem z pana ministra? To był mój wielki błąd, tak powitał Lecha Wałęsę Jarosław, tak powitał, przepraszam, Lech Wałęsa Jarosława Kaczyńskiego. Ten nie pozostał dłużny. Po co zrobiłem z pana prezydenta, odpowiedział Jarosław Kaczyński. Bardzo dobra puenta generalnie do działalności pana Wałęsy. Potem wielka mistyfikacja. No cóż, Ewa Iwanowa jak zwykle w swoim ideologicznym i pseudoprawniczym wzmożeniu analizuje to cofnięcie się Prawa i Sprawiedliwości i nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś okazuje się, że dla Gazety Wyborczej ten kompromisowe rozwiązanie Prawa i Sprawiedliwości stanowi problem. No, tłukli nam do głowy przez prawie 3 lata, że wszystkie te zmiany w sądownictwie to są złe, one są niedobre, one niszczą polską demokrację, praworządność. A kiedy rząd wychodzi z założenia, że dobrze, dogadajmy się z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisją Europejską i pójdźmy na ustępstwa w kwestii przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, tam chodziło oczywiście o 65 rok życia, no to Gazeta Wyborcza krzyczy, wrzeszczy i czytamy następująco. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowali z pomysłu czystki w Sądzie Najwyższym, ale sędziowie i obywatele wcale nie mogą spać spokojnie. Obóz władzy skalkulował po prostu, co mu się opłaca, a co nie. Zmieniając po raz siódmy ustawę o Sądzie Najwyższym, zamknął front, na którym dalsza walka z unijnymi instytucjami byłaby zbyt kosztowna i nieopłacalna. Widzi, że po rozlewającej się wciąż aferze KNF klęska na odcinku europejskim byłaby polityczną i wizerunkową katastrofą. Tak, da się do sądu wrzucić wszystko. Plamy na słońcu, aferę KNF, brak wody brak wodociągów w tym Wawrze i tak dalej. Wszystko, co tylko się da, żeby zohydzić to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. I w porządku, wilcze prawo, wilczych oczu Tuska, przepraszam, Gazety Wyborczej. Co dalej? Drodzy państwo, w fakcie jeszcze są dwie panie bardzo atrakcyjne, które rzekomo trzęsą Narodowym Bankiem Polskim. I to jest wielki news i bardzo wielka informacja. Tymczasem wpadka Ryszarda Petru jest gdzieś schowana, ale pomożemy redaktorom z faktu, pokażemy tę wpadkę. Teraz ma problem ze swoją nazwą. To oczywiście wtopa Ryszarda Petru, który pomylił nazwę Teraz, bo tak się rzekomo nazywa jego rzekomo nowa partia, z partią Razem. No cóż, jak nie żre, to nie żre. Co jeszcze? W Rzeczpospolitej Komisja Europejska nie jest pewne, czy rząd będzie miał wpływ na wybór polskiego komisarza. To z kolei taka no, analiza, co dalej. Co jeszcze? W Polsce The Times jak zwykle pełnej niezwykle ciekawych rozmów, reportaży, rozmowa z Romualdem Szeremietiewem. To były wiceminister obrony
Polska powinna samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Decyzja o utworzeniu Fortu Trump zależy od tego, w którą stronę USA skierują swoje globalne zaangażowanie, czy zdecydują się na konfrontację z Chinami, pyta Romuald Szeremietiew. Wojska obrony terytorialnej powinny mieć zdolność wystawienia minimum 500 tysięcy żołnierzy na wypadek wojny. Groźne słowa, mocne słowa, ale one oczywiście w dużej mierze są pewną analizą, pewnym przejściem w przyszłość, tak jak to ma wyglądać, o co w tym tak naprawdę chodzi. Co jeszcze? Biedroń jeździ po kraju i szuka pomysłów na polską Szwecję. To z kolei materiał w Polsce Times. Analiza tego, o co Biedroniowi chodzi. I nie chodzi o mnie, o Wojciecha Biedronia, tylko o Roberta Biedronia. Oczywiście nie jeżdżę po Polsce i nie szukam pomysłów na Szwecję, zapewniam państwa. Ale co? Ludzie Biedronia twierdzą, że zgłosiło się już do nich kilkadziesiąt tysięcy osób, które są zainteresowane budową struktur partii. W tej chwili były prezydent Słupska jeździ po Polsce w ramach akcji Burza Mózgów z Robertem Biedroniem. Drodzy państwo, to są coraz częściej pojawiające się materiały, które wskazują na Roberta Biedronia jako na niezwykle poważnego gracza. Pamiętajmy, że Robert Biedroń tak naprawdę nie musi osiągnąć jakiegoś gigantycznego, wielocyfrowego wyniku. Wystarczy, żeby przeszedł próg wyborczy, mieć jakiś sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, potem w wyborach do Parlamentu, do Sejmu i Senatu, by tak naprawdę rozbić bank, drodzy państwo, bo Robert Biedroń i jego partia jest gigantycznym problemem, wielkim bólem głowy dla Grzegorza Schetyny, Donalda Tuska czy Włodzimierza Czarzastego. To są naprawdę dzisiaj problemy potężne przed partiami opozycyjnymi, bo Biedroń może namieszać na tej scenie politycznej bardzo ciekawie, zwłaszcza przy jakby magnetyzując generalnie ten elektorat bardziej lewicowy, nowoczesny. Zobaczymy, czy mu się to uda. To jest kwestia oczywiście jeszcze do sprawdzenia. No to czas zweryfikuje i pokaże, czy to ma sens. Profesor Bugaj, PiS przegra wybory, jeśli zaplącze się we własne nogi. Teraz z kolei rozmowa właśnie z profesorem Bugajem, którego autorką jest Dorota Kowalska. Jeśli PiS chce się oczyścić, tylko powołanie komisji śledczej drogą do takiego oczyszczenia jest. No, drodzy państwo, jest jak jest. To pytanie naprawdę otwarte co do komisji śledczej. Byłbym ostrożny mimo wszystko, oferując dzisiaj jakieś mocniejsze wyroki. My z państwem widzimy się po krótkiej przerwie. Połączymy się z Marcinem Fiołkiem.